Rozpoczniemy zaraz nasze nabożeństwo. Przywitania będą później, ponieważ najpierw przyjmiemy wielki znak, temat także tej Golgoty. Obecność Boga między nami, w obecności Matki Bożej. Tylko teraz powstańmy. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan, Bóg, da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Jesteśmy tutaj nad rzeką Bóg po raz 10, gromadząc się na Golgocie Młodych. 10 lat temu przybył wielki znak krzyża świętego Damiana, ukochany krzyż, przed którym święty Franciszek się modlił i który my jako franciszkanie, kapucyni, chcieliśmy dać właśnie młodzieży. Dzisiaj po 10 latach przyjmujemy Maryję. Maryję jako naszą matkę, jako tę, którą chcemy zaprosić, już zapraszamy, aby w tych dniach nam towarzyszyła, aby nas prowadziła, aby nas trzymała na rękach. W tej ikonie, w tym znaku widzimy Maryję, która trzyma na rękach Chrystusa. Bóg Ojciec powierza własnego Syna Maryi. Być w rękach Matki Bożej. Od tego zaczynamy tę Golgotę, od tego znaku. Maryja, która trzyma także nas, która chce oddawać nas samemu Bogu, która chce prowadzić nas do Chrystusa. Dlatego także z tym znakiem wyruszymy w drogę. Choć jest to krótka droga,
od tej rzeki, tam, do miejsca, pod scenę, ale jest to także droga naszego serca. Dlatego w tym krótkim też nabożeństwie będziemy patrzeć na znaki, które już nam daje Bóg w Kościele. Jest to właśnie znak ikony Maryi, znak także bardzo ważny dla nas, dla narodu polskiego i dla każdego też z nas, pielgrzymującego chociażby na Jasną Górę. Ale jest to także znak związany ze naszym chrztem. Tego będzie zaraz drugi znak. Znak ognia. Franciszek Święty, który mówi o ogniu. Bądź pochwalony, Panie mój, przez brata ogień, którym rozświetlasz noc, bo jest on piękny, radosny, krzepki i mocny. I w tej drodze, podobnie jak podczas nocy paschalnej, Wigilii, Paschy, chcemy zapraszać Maryję, zapraszać naszego Boga wraz z nią po naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Chrystus, ten sam, który jest wczoraj i dziś i na wieki. Dlatego zapraszam Was w imieniu także Kościoła do wyruszenia w tę drogę podczas tego nabożeństwa przez swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Będzie krótkie wprowadzenie przed każdą stacją, czy będziemy szli w procesji, aby modlić się w tym czasie także poprzez medytację śpiewu czy fragmentu Ewangelii. A teraz nastąpi poświęcenie ognia. Módlmy się. Boże, Ty przez swojego Syna udzieliłeś wiernym światła swojej chwały. Poświęć ten ogień i rozpal w nas tak wielkie pragnienia nieba, abyśmy z czystym sercem mogli dostąpić wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, alfa i omega, do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków.
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Jezus Chrystus wczoraj. W tej stacji chcemy rozważać swoje wczoraj. Bóg, który przychodzi do Maryi przez anioła, mówiąc o jej historii. Maryja, która rozważa i wręcz miesza się na te słowa. Co to znaczy? Ja szczęśliwa, radosna. W tej drodze możesz spojrzeć na to, co było wczoraj, do dnia dzisiejszego. Aby usłyszeć także to słowo, raduj się. Bo w każdym momencie Twojego życia ja tam jestem. Ja tam byłem. Choć nie zawsze może nie widziałeś. Możesz się nawet trochę zmieszać. Możesz w tym czasie rozważać, że Bóg Cię tutaj doprowadził do tego momentu. I Twoja przeszłość należy do Pana. I On tam jest. Gwiazdo jasności, Panno czystości. Pan przychodzi dziś. Nie bój się. Bóg jest łaskawy. Ty jesteś w Jego sercu. Ty jesteś w Jego myśli, tu i teraz. Bez względu na to, co nawet sam o sobie myślisz i wiesz. Bez względu na to, co nawet wiesz i myślisz o Bogu. Bóg jest łaskawy. Znalazłeś bowiem łaskę u Boga. Pan mówi, że ja jestem. Nie bój się. Dziś, tu i teraz. Spróbuj w tym czasie odnaleźć Boga w sobie przez łaskę, która jest w Tobie. Przez łaskę chrztu. Przez łaskę Świętego Najświętszego Sakramentu, przez łaskę tego, że Bóg Cię stworzył. Bóg jest w Tobie, Bóg jest z Tobą. Maryja, która nosi w sobie Boga, wie, jak pilnować tego życia Bożego w sobie. Rozmawiaj z Panem. U Niego jest łaska. U Niego jest miłosierdzie.
zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Grzesznych obrona, smutnych korona, niech jest Wam ryka i czaria, Panno Maryja, módl się za nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Bóg mówi o swoim panowaniu, które nie będzie trwało tylko na chwilę, ale na wieki. Bóg już króluje nie nadaremno nazywamy Maryję naszą królową. Patrujemy się w nią, która pokazuje nam także naszą przyszłość, nasze życie wieczne. Iż mamy z martwych powstać, z Panem Bogiem królować. Bóg daje nam miejsce obok siebie, nie byle jakie. Bóg obiecuje nam życie wieczne. Nie patrzmy tylko na to, co przemija, co jest teraz. Patrzmy na sam koniec, na życie wieczne, na wieczne bycie z naszym Panem Jezusem i Jego Matką, Maryją. Bóg ma dla nas wielkie obietnice, wielką radość, której już tutaj chcemy się uczyć. Czy jak teraz idziemy w tej procesji, kiedy robi się ciemno, prowadzą nas małe światła, ale prowadzą do wielkiego światła, które nie zna zachodu, do Jezusa, naszego Pana. Pod Twoją obroną chciałam się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami raźniej gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód raź nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Thank you.
Najświętsza Dziewico, bądź pozdrowiona Pani, Święta Królowo, Najświętsza Dziewico. 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 Świętym umiłowanym synem i duchem najświętszy, bądź pozdrowiona Pani, Święta Królowo, Najświętsza Dziewico. 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 Bądź pozdrowiona Pani Królowo, Święta Dziewico. Młodych, iść razem z Tobą tym znakom. Dlatego teraz chcemy zacząć ten czas. Wracamy do tego, co jest w początku naszego życia, naszego chrztu, aby wyrzec się tego wszystkiego, co nie pochodzi od Pana. Wyrzec się tego, co pochodzi od diabła, ojca kłamstwa. Może nas okłamywał. Chodzi o naszą przeszłość. Może nas okłamywał, gdy chodzi o to, co jest teraz. Że Bóg się nie troszczy i nie kocha. A może także okłamywał, gdy chodzi o przyszłość, pokazując ją w najczarniejszych barwach. Dlatego teraz pytam Was, drodzy bracia i siostry, którzy w sakramencie chrztu zostaliście już pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Odmówmy teraz przyrzeczenia chrztu świętego, których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. A zatem pytam każdego z Was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Się.
Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował? Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna i pokorna i czysta. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechmogący, Ty zechciałeś nas pobłogosławić i wewnętrznie odnowić w Chrystusie, który jest żywą wodą naszego zbawienia. Przez pokropienie tą wodą otaczaj nas opieką, abyśmy przemienieni mocą Ducha Świętego zawsze postępowali drogą nowego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Thank you.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki. Usiądźcie sobie teraz. Zapraszam przedstawicieli władz samorządowych, naszych dobrodziejów, duchownych do zajmowania miejsc tutaj przed sceną. Bardzo się cieszę, że mogę przywitać was na 10. Golgocie Młodych. Wielki znak w Serpelicach nad Bugiem. Witam was po roku. To jest ogromna radość być tutaj i rzeczywiście spotkać się znowu tutaj w tym miejscu. Nie widzę was w ogóle, bo te światła, po prostu nic nie widzę. Widzę tylko tą poręcz od schodów. Także nie wiem, czy ktoś w ogóle tu jest, ale słyszałem wasze głosy, także się cieszę. Zaczniemy od powitań. Witam was bardzo serdecznie tutaj. Każdego z was, którzy przyjechaliście z różnych zakątków Polski, tutaj ściany wschodniej, ale też północnej, południowej i zachodniej, i samego środka. Witam was bardzo serdecznie w tym miejscu. Szczególnie chcę powitać osoby, bez których nie zorganizowalibyśmy Golgoty. Witam serdecznie przede wszystkim moich braci kapucynów, którzy od 10 lat tworzą to spotkanie. Dziękuję, że jesteście. I naszym bratem jest też proboszcz tego miejsca i gwardian klasztoru ojciec Adam Strojnowski, który jest gospodarzem już od wielu lat. Widział wiele Golgot na własne oczy i służy nam zawsze radą i takim ojcowskim upomnieniem i taką opieką nas tutaj zawsze przyjmuje. Witam go bardzo serdecznie i ojca Marka Długołęckiego. Ojciec Marek jest dyrektorem Domu Duszpasterstwa Młodzieży i też w ich osobach całą wspólnotę serpelicką. Witam i pozdrawiam. Są z nami także przedstawiciele władz tutaj samorządowych powiatu łosickiego, gminy Sarnaki, którzy od lat nas wspierają w organizowaniu Golgoty. My mamy z nimi kontakt właściwie cały rok. Odwiedzamy się i spotykamy, rozmawiamy, planujemy poszczególne Golgoty w ich współpracy, z ich pomocą, we współpracy z nimi. Chcę podziękować panu staroście łosickiemu, Czesławowi Gizińskiemu, który wspiera nas od lat. Pani Iwonie Muder, do niedawna jeszcze wicestarościnie łosickiej, którą z wielką serdecznością wspominam zawsze i dziękuję za pomoc przy organizowaniu Golgoty Młodych. Witam z przedstawicieli starostwa w Łosicach. Jest tutaj także z nami szef sztabu kryzysowego, pan Roman Kasprowicz, który również od początku Golgoty wspiera nas w takim, że tak powiem, wydaniu survivalowym. To jest człowiek, o którym zawsze tutaj wspominamy, o różnych jego bunkrach, tajnych bazach, różnych takich miejscach, które on ma. Ostatnio z nim rozmawiałem i mówię: Roman, a może byśmy czołg sprowadzili? Może byśmy na Golgotę sprowadzili? A on mówi: dobra, jaki? Twardy T-95, Leopard, co chcecie? Ja mówię: dobra, może się powstrzymamy z tym czołgiem, ale może za rok, to wiem. Także to jest ten poziom, rozumiecie, to jest ten poziom organizacji. Witam w tym miejscu również. Czy można jakieś światło poprosić na loże VIP-ów? Nie ma światła. Czy jest z nami pan burmistrz z Łosic? Okej, dobra. Pozdrawiam przez radio. Pan Mariusz Kucewicz, który też nas wspomaga w organizowaniu Golgoty, teraz jest burmistrzem Łosic. Pozdrawiam go i witam, jeżeli tutaj jest, to niech będzie pozdrawiony, niech tak się czuje. Witam serdecznie wójta gminy Sarnaki, pana Andrzeja Lipkę, który także jest z nami, który nas wspiera i przyjmuje zawsze serdecznie w Sarnakach. Witam również pana radnego, który jest przewodniczącym Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej w Sarnakach, pana Szczepana Juńczyka, który rzeczywiście też nas wspiera od samego początku, któremu bardzo dziękujemy. Dziękuję również przedstawicielom służb, którzy nas wspierają w organizacji Golgoty. Czy jest z nami? Przepraszam, że tak pytam, strasznie mnie głupio, ale naprawdę nic nie widzę. Oficer Komendy Państwowej Straży Pożarnej z Komendy Powiatowej w Łosicach, pan Mariusz Lisiecki. Nie ma, ale był tutaj. Także też go przywitałem i teraz tutaj go przedstawiam. To są ludzie, którzy dbają o bezpieczeństwo, pytają się, czy coś tam potrzeba, przyjeżdżają, naprawdę bardzo nas wspomagają. Chcę również pozdrowić i podziękować naszym dobrodziejom i sponsorom tej Golgoty, dlatego że to, że możemy rozwijać to spotkanie co roku,
Wynika stąd, że po prostu spotykamy, Pan Bóg daje nam ludzi dobrej, ludzi dobrej woli, którzy rzeczywiście nas, no, pomagają nam. I w tej Golgocie bardzo chcę podziękować panu Wiktorowi Borkowskiemu z Zakładu Usług Pożarniczych, który tu przychodzi, sprawdza gaśnice, przywozi nam znaki, pomaga nam naprawdę w bardzo wielu rzeczach. Dziękuję panu prezesowi Januszowi Żukowi z Nieskażonego Środowiska w Łosicach, państwu Januszowi i Annie Stefaniuk z Łosic, panu Rafałowi Głuchowskiemu. Dziękuję firmie JB Multimedia z Białej Podlaskiej. To jest panu Jerzemu Bieleckiemu i pani Marcie Simonowicz. Te komputery w punkcie informacyjnym, które każdy z nas mógł zobaczyć, są właśnie wypożyczone z tej firmy. Za to bardzo dziękujemy, bo nam to bardzo usprawnia pracę. Dziękuję Wojtkowi Witkowskiemu z Białej Podlaskiej, który opiekuje się Golgotą i nam pomaga, informuje nas o różnych ważnych rzeczach i też od niego mamy tę scenę, także to jest też dla nas wielka pomoc, za to dziękujemy. Dziękuję również na ręce pana Artura Mączyńskiego w firmie Krynica Witamin za wsparcie, które nam okazali w tej Golgocie. Dziękuję firmie za to i na pana ręce. Wiem, że pan na pewno jest, chociaż pana teraz nie widzę. Serdecznie witam i dziękuję za okazaną nam życzliwość. Dziękuję panu Robertowi Wojdakowskiemu z Białej Podlaskiej, z Centrum Produktów Świeżych. Tak jest. Piękna nazwa. Bardzo mnie urzeka i za nasze rozmowy, które też odbywaliśmy. Bardzo ciekawe w trakcie przygotowań Golgoty. Wszystkim osobom, które są, a których nie wymieniłem, także tych, których nie widzę, serdecznie chcę podziękować za każde okazane wsparcie. Wielkie brawa. Tak jest. Nie ma z nami pani Danuty Parafiańczuk, takiej naszej prawej ręki organizatorskiej w Łosicach, której też chcę serdecznie podziękować za jej takie otwarte serce dla Golgoty, bo rzeczywiście nam bardzo też pomogła w tym roku. Niestety nie ma jej z nami, ale pamiętamy o niej i też serdecznie pozdrawiamy. Jest także z nami ojciec Marek Moga, przeor w klasztorze Paulinów w Leśnej Podlaskiej i jest tu z nami nieprzypadkowo, dlatego że trudno sobie wyobrazić obecność Matki Boskiej Jasnogórskiej bez Paulina. Ta Matka Boska, ta ikona została przywieziona z Jasnej Góry. Ale nie jest oryginałem, to jest kopia, żeby było też jasne. Ja miałem taki plan, ale Paulini mnie powstrzymali, bo już zacząłem wymontowywać tą żartowę. Nie, żarciki oczywiście. Jest to kopia, którą Paulini z drżącym sercem wypożyczyli nam na Golgotę Młodych. Została przywieziona tutaj, zawinięta w koce. W ogóle, wiecie, to była akcja niesamowita, ale chcę za to też bardzo podziękować na ręce ojca Marka wszystkim Paulinom. I ojciec Marek, dzisiaj zapraszam go tutaj na scenę. Ojcze Marku, o, jest biały habit, to widać. Teraz, słuchajcie, mamy tutaj Jasną Górę. Za pół godziny tam będzie apel śpiewany. Po prostu to jest coś niesamowitego, co się dzieje na tej Golgocie. Nie umiem o tym myśleć w ogóle, ale to mnie zachwyca. Jest z nami ojciec Paulin, jest z nami Matka Boska Jasnogórska, a teraz prosimy ojca Marka o kilka słów do nas. Na początek odniosę się do tego słowa drżenie, bo ono jest bardzo istotne. Wcale nie przesadzam, bo kiedy do mnie ojciec Tomasz z Jasnej Góry zadzwonił, to poprosił, żebym uczestniczył w tym spotkaniu, ale właśnie dlatego, bo tutaj będzie coś naszego. To jest takie przejmujące słowo, mówię, coś tam naszego może być. No, oczywiście ikona Matki Bożej najcenniejszy, oczywiście dar, który Pan Bóg złożył nam w pewnym sensie w depozycie, bo jesteśmy stróżami tej świętej ikony już ponad 600 lat, ale wrócę może do tego, co jest bardzo takie istotne, a przynajmniej staram się zobaczyć pewne elementy czegoś nowego dla mnie. Bardzo pięknie było powiedziane to na wstępie nad Bogiem, że Maryja, albo inaczej, że troszeczkę zazdrościmy Jezusowi i każdy z nas chętnie znalazłby się na miejscu Jezusa. I to nie jest wcale przesada, co było powiedziane.
dlatego że chyba to jest taka istota naszego nabożeństwa do Matki Najświętszej, że chcielibyśmy być na miejscu Jezusa, na tych kolanach, czuć się bezpiecznie i to gwarantuje nam tak naprawdę Matka Najświętsza. Zobaczcie, bardzo proste, ale jakże bardzo głębokie porównanie, które mówi, dlaczego ten znak ikony jest taki ważny dla nas Polaków. I tak rzeczywiście się dzieje. To, co jest dla nas dzisiaj, szczególnie w tym dniu, tym wieczorze, takie bardzo ważne, to właśnie ten skromny znak chyba mojej osoby, czyli ta, co było powiedziane, ta jedność z nas tą górą dzisiaj, kiedy gromadzimy się tak naprawdę Wigilię uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej. Tysiące pielgrzymów, którzy zdążają na Jasną Górę przez cały miesiąc sierpień, jest tak naprawdę potwierdzeniem tego, że przychodzimy i chcemy zająć miejsce Jezusa. Może nie zastąpić, ale zająć miejsce Jezusa po to, aby czuć się tam bezpiecznie, aby do tej naszej Matki skierować słowo. Słowo, które może jest bardzo trudne. Słowo, które daje nam pociechę, daje nam otuchę. W tym tkwi istota Matki Najświętszej. A Maryja przecież daje nam wtedy samego Jezusa. Tak jakby Jezus schodził, my wchodzimy, ale w prezencie otrzymujemy samego Jezusa. Bardzo, bardzo to jest piękne, ale rzeczywiste. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że będziemy przeżywać kolejny jubileusz. Ale ostrożnie, nie będę nic nie mówił w sensie historycznym, żadnych przemówień, co będzie, jak i dlaczego. Mija za rok, konkretnie 8 września, 300 lat, kiedy poza Rzymem pierwszy raz został koronowany wizerunek, jakikolwiek wizerunek, w tym przypadku wizerunek Matki Boskiej Jasnogórskiej. To jest 300 lat od tego wydarzenia. Ojciec generał, to też jest takie bardzo istotne, do naszej wspólnej wystosował list, w którym zastanawia się i daje propozycję, jak wykorzystać ten czas przygotowania. My się nad tym zastanawiamy, także pewne rzeczy staramy się zrealizować w naszych wspólnotach, ale okazuje się, że ta potrzeba tego jubileuszu, ona jest w tym wymiarze duchowym przekazywana na całą naszą ojczyznę. Bo sam jubileusz może być niezauważony, jeżeli nie wykorzystamy go dużo wcześniej, w przygotowaniu. 300 lat, kiedy zostały nałożone korony na skronie Matki Najświętszej. I posłużę się znowu tym jednym słowem, bo dzisiaj to jest też bardzo istotne, znak. Znak ikony, znak postaci płomienia, jakim jest nasz chrzest. To są kolejne znaki. Tak samym znakiem będzie właśnie korona. Ale nie korona w sensie fizycznym, w sensie znowu drogich materiałów. Nie. Chodzi o zupełnie inny wymiar. Nasi ojcowie z Jasnej Góry zaproponowali, aby to, co tkwi w pewnej istocie też tego jubileuszu, odnowienie relacji z Bogiem poprzez ręce Matki Najświętszej, mogło się dokonać przez nasze pośrednictwo, poprzez taką właśnie koronę, które sami stworzymy w sensie duchowym. To jest bardzo pięknie opisane na stronie internetowej Korona Maryi, do czego zachęcam oczywiście, aby skorzystać z tej strony internetowej. Przywiozłem także pewne materiały, z których można korzystać, ale w czym tkwi istota? Istota jest ta sama, jeszcze raz powtórzę. Odbudowanie relacji z Bogiem poprzez Matkę Najświętszą. Przysyłamy na Jasną Górę po pierwsze zdjęcie. Bardzo dziwne, może taki postulat, taka prośba. Są koperty zaadresowane na Jasną Górę. Wystarczy włożyć swoje zdjęcie. Po co to zdjęcie? To tak, jakbyśmy się chcieli... To jest właściwie ten materiał, z którego budujemy. Nasze zdjęcia, czyli osoby. Konkretna osoba. Przesyłamy zdjęcie na Jasną Górę. Te zdjęcia zostaną później przyniesione na apelu jasnogórskim, na ołtarz ojczyzny. Później one się znajdą w sali rycerskiej, którym, jeżeli przyjedziecie na Jasną Górę, będziecie mogli odszukać swoje zdjęcie. Pierwsza rzecz, zdjęcie. Druga rzecz, oczywiście, nie chodzi o samo zdjęcie. Na odwrocie tego zdjęcia będzie można, albo nawet trzeba, przedstawić pisemnie bardzo konkretną intencję. Tych intencji w naszych sercach oczywiście jest bardzo wiele. Przychodzimy na Jasną Górę z intencjami. Każdy nosi te intencje. Z prośbą dla siebie, z prośbą do innych,
czy o zdrowie, czy o wyjście z trudnej sytuacji życiowej, całe mnóstwo intencji. Tą intencję zapisujemy z tyłu na tym zdjęciu. Wydawać by się mogło wszystko załatwione? Nie, jeszcze nie, bo tak jak wspomniałem, to ten piękny obraz, który powinien nam towarzyszyć, to, że my jesteśmy na kolanach Matki Najświętszej. Wchodzimy w nowoczesność i także pomocą nam tutaj będzie telefon. Bierzemy aplikację, także Korona Maryi, w której będziemy otrzymywać pewną pomoc wprost z Jasnej Góry, każdego dnia, po to, aby można było te nasze przeżyczenia, czy tą naszą prośbę do Matki Najświętszej zrealizować, bo sami doskonale wiemy, że własnymi siłami jest nam bardzo trudno, wręcz niemożliwe, ale ta siła, która tkwi w Matce Najświętszej, z tego przesłania Jasnogórskiego, ona będzie nam dawać tą moc, siłę do wytrwałości. Także to tak bardzo ogólnie oczywiście przedstawiam tą ideę, która wypływa z naszych wspólnych zakonów, którą chcemy przeżyć przez ten rok przygotowania do tego jubileuszu, ale także to wezwanie, które słyszymy z Jasnej Góry i z prośbą przede wszystkim do was, kochani, młodzi, bo to jest oczywiście skierowane nie tylko, ale przede wszystkim do was, trochę nowoczesności, z tym sobie poradzicie, ale przede wszystkim zawsze najistotniejsze, czyli przesłanie. Przesłanie, jeszcze raz powtórzę, które jest zawsze to samo. Tyle tysięcy ludzi, którzy przychodzi na Jasną Górę, to przede wszystkim budowanie albo odbudowanie relacji z Bogiem poprzez Maryję. My możemy sobie w tym pomóc właśnie poprzez tą zachętę i wykorzystać ten czas jubileusz. Do tego zachęcam, materiały zostawiam, są koperty i konkretne informacje oraz bardzo szczegółowo opisane na stronie internetowej. Bardzo dziękujemy ojcu Markowi. Te koperty, o których ojciec Marek wspomniał, żeby rzeczywiście zapoznać się z tą ideą żywej korony, one są dostępne w punkcie informacyjnym. Każdy, kto będzie chciał wejść w to nabożeństwo, każdy, kto będzie chciał jakby to dzieło budować, w punkcie info może otrzymać kopertę, przeczytać, wysłać na Jasną Górę list. Ojciec Tomek, o którym wspominaliśmy tutaj, był w szoku. W sumie obaj byliśmy w szoku, bo się okazało, że my nie planowaliśmy tej Golgoty o Maryi w roku jubileuszu Jasnogórskiego. Ja powiem szczerze, nawet o tym nie wiedziałem za bardzo. A on mówi, że to jest 300 lat, że super, że 8 września się zaczyna ten jubileusz. Także to się wszystko zbiega, więc robimy taką prapremierę tego jubileuszu Paulinów tutaj na Golgocie Młodych. Także to są rzeczywiście, Matka Boża to wszystko tak pięknie poukładała. My od kilku lat chcieliśmy zrobić Golgotę o Maryi i wreszcie Bogu dzięki nam się to udało. I chwała za to Panu Bogu. Słuchajcie, kto pierwszy raz jest na Golgocie Młodych? Nie podnoście rąk, bo i tak nie widzę. Chcę to miało zdanie, inaczej chciałem skonstruować. Chcę teraz powiedzieć jedno słowo do tych, którzy są pierwszy raz na Golgocie Młodych. Przyjeżdżasz pewnie tutaj z różnymi oczekiwaniami, z różnym nastawieniem, prawie ze swoimi pytaniami. Podejrzewam, że z entuzjazmem i z taką wielką nadzieją na ten czas. Ufaj Panu Bogu, bo Bóg da Ci znak. Pan Bóg da Ci swoje słowo. O tym Cię zapewniam, że jak otworzysz swoje serce, to słowo otrzymasz. Tym, którzy są drugi raz, dziękuję, że wróciliście. Cieszę się, że tu jesteście. My się razem z braćmi cieszymy z tego faktu, że tu jesteście, że chcecie do nas wracać i się z nami modlić. Tym, którzy są trzeci raz, chcę powiedzieć, super, że jesteście. Szok. Widać, że Pan Bóg naprawdę tutaj działa. Jesteście świadectwem dla tych, co są pierwszy raz. Dla tych, co są czwarty raz, chcę powiedzieć, warto wrócić do źródeł. Warto na nowo gdzieś pewne rzeczy przeżyć. Dobrze, że wracacie. A do tych, którzy są więcej niż piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, bo to jest dziesiąta Golgota Młodych, chcę powiedzieć, że w ogóle naprawdę was podziwiam, że tutaj jeszcze przyjeżdżacie. Ale to świadczy o tym, że to rzeczywiście jest miejsce, gdzie naprawdę można doświadczać Pana Boga. Że tutaj jest ten czas i miejsce, które Pan Bóg tworzy i nas tu wszystkich gromadzi. Wzywa nas tutaj. I za to wszystko niech Pan Bóg będzie uwielbiony, za te wszystkie osoby, które w tym czasie, tych 10 lat, to spotkanie tworzą i
mówię tutaj też o uczestnikach, bo to wszyscy razem tworzymy Golgotę Młodych. Weszliśmy już w ten temat znaku, wielkiego znaku. Za każdym razem na spotkaniu naszym przewodnikiem jest hymn. Hymn, który jest szczególny, dlatego że on jest stworzony tutaj przez nas, przez braci i przez siostry, przez braci kapucynów, przez braci niekapucynów i przez ludzi, i przez naszą szkołę, przez nas zespół. Dobra, stop, cicho. Przez nasz zespół golgotowy. I teraz wejdziemy w nowy hymn. Rozpoczniemy nasze... Cofam. Teraz posłuchamy hymny. Ja już nie będę nic mówił, po prostu sobie pójdę. Pod krzyżem pomóż twarz, doliną wśród morskich fal. Pod krzyżem pomóż twarz, czyni co.
za Kościół. Wybłagaj Ducha nam, niewiasto pełna gwiazd. Wybłagaj Ducha nam. Co rodząca słońce, gwiazdy, potomstwo twe, Bóg tobie jest naszym bratem, bliższym niż ja duszy me. Co rodząca słońce, gwiazdy, potomstwo twe, Bóg tobie jest naszym bratem, bliższym niż ja duszy me. Co rodząca słońce, gwiazdy, potomstwo twe, Bóg tobie jest naszym bratem, bliższym niż ja duszy me. Co rodząca słońce, gwiazdy, potomstwo twe, Bóg tobie jest naszym bratem, bliższym niż ja duszy me. Co rodząca słońce, gwiazdy, potomstwo twe, Bóg tobie jest naszym bratem, bliższym niż ja duszy me. Co rodząca słońce, gwiazdy, potomstwo twe, Bóg tobie jest naszym bratem, bliższym niż ja duszy me. Co rodząca słońce, gwiazdy, potomstwo twe, Bóg tobie jest naszym bratem, bliższym niż ja duszy me. Pięknie. Przed nami jeszcze 5 dni śpiewania. Jeszcze jedna informacja, słuchajcie. Usiądźcie sobie jeszcze na chwilę. Jedna informacja jest taka, bardzo ciekawa, historyczna. Przypomniał mi o tym brat Łukasz. Nie wiem, czy wiecie. Właśnie, tu ojciec Marek o tym wspomniał, że jesteśmy w Wigilię Uroczystości Matki Boskiej Częstochowskiej. I to święto powstało między innymi dzięki wielkim staraniom kapucyna, błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Trzeba o tym wiedzieć. On bardzo, bardzo zabiegał o to, żeby taka uroczystość była. Mówił, że wszystkie europejskie sanktuaria mają swoje święta, musi mieć Jasna Góra. No i ma. Nawet napisał formularz mszy świętej i teksty modlitw na tą uroczystość. No to było dawno temu, już ponad 100 lat temu. Nikt tyle z nas chyba nie żyje. W każdym razie sucharek taki malutki na zakończenie zdania. To ze zmęczenia. Stwierdziłem, że chyba już po prostu nie wiem, co mówię. Moi drodzy, przed nami kolejna część naszego rozpoczęcia Golgoty Młodych. Mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu prowadzących tegoroczne spotkanie. Nie wiem, co to było. Nie było tego w ogóle w planie, ale spoko. Dzięki za te efekty. Mam ogromną przyjemność
przedstawić Państwu nowych prowadzących tegoroczną Golgotę Młodych. Najpierw kobieta. Zaskoczymy Was w tym roku. Zapraszam. Najpierw płeć żeńska. Nic więcej nie powiem. Mieszka w Lublinie. Chodź. Uwaga! Tego jeszcze nie było! Czy jest mikrofon? Poproszę. Siostra Gosia. Witam Was serdecznie. Zanim wejdzie ta druga osoba, która jeszcze też będzie prowadziła, ale ja wierzę, że ty, Szymon, przedstawisz jakoś tak. Siostra Gosia. Nie, tą drugą kapucynka osobę Najświętszego już. Serca Jezusa. Tak. Mieszka w Lublinie i zajmuje się formacją młodych sióstr. To zabrzmiało groźnie. Teraz uwaga, jest mistrzynią postulatu. Mistrzyni postulatu. To nawet niektórzy nie będą wiedzieli, jak bez błędu napisać. No tak jest. Znaczy spodziewaliśmy się, że nas zaskoczysz tym przywitaniem. Ono powstaje teraz, wiesz, ja tego nie planowałem. Siostra Gosia, bardzo chciała, prosiła od wielu lat, czy ja będę mogła wreszcie poprowadzić. Zrób coś, przyjadę, będę obierać ziemniaki, ale chciałabym na scenie światła, nie? Tego życia trochę, celebrycyjcizmu. Bardzo Dobra. Się cieszymy, że jesteśmy z wami. Więc... Siostra Gosia. Będziemy tu ziemniaki obierać też. Lat 21, w zakonie. Porozmawiamy później. Ja, wiecie, że ja dopiero się pojawię zaraz kolejny sucharek. Poniedziałek na tej scenie. Mama do mnie mówiła sucharek. Dobra. Sucharek, chodź to na obiad. Może na ten temat... Już, mama mówi do mnie, sucharek, chodź na obiad. Mówię, a co będzie? Suchary. Ale Dobra. To niezła ilość była. I tak to jest. Suchar za suchar. Jak w Starym Testamencie. Dobra, uwaga. Druga osoba prowadząca tegoroczną Golgotę Młodych to doskonale Wam znany brat, który puszczał bańki. Na polu minowym, namiotowym, brat Zbyszek! On po prostu przyjechał z miejsca, gdzie pracuje na co dzień. To twoje. Myślałem, że chcesz mi walnąć tym. Już schodzę, już chwileczkę. Przedstawię tylko ciebie. Byliśmy ze Zbychem w seminarium razem, stamtąd się znamy. Zbychu od lat wspiera Golgoty Młodych swoimi akcjami przedziwnymi, kolorowymi, różnego rodzaju po prostu fajerwerkami na polu namiotowym, a w tym roku przenieśliśmy go tutaj, żeby po prostu świętować po prostu już naprawdę 10. Golgotę Młodych na maksa. On jest na co dzień misjonarzem, pracuje w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj trzeba na misję jechać do Europy, już nie trzeba jechać gdzieś daleko, ale tam też jeździmy oczywiście. Więc jak ktoś by chciał być misjonarzem, pracować na jakimkolwiek kontynencie, w naszym zakonie są takie możliwości. Ale wracając do Zbycha, jest z nami i będzie prowadził razem z siostrą Gosią tę 10. Golgotę Młodych. Zbyszek Zbychu, Zbigniew. Zbyszek Zbigniew. Przed Państwem Zbigniew, Zbigniew, Zbyszek, brat Zbigniew. Idę. Szczęść Boże. Do zobaczenia. Tylko takie słowo. Ja pamiętam brat Szymona. Jeden raz tylko Oazę prowadziłem. Ktoś był na Oazowicz. Są Oazowicze? Gdzie jest Oaza? Dać mi się. Raz jedyny prowadziłem, dali mi Oazę. Potem już mi dawaj. Szymon był wtedy diakonem. I raz jedyny dałem mu głosić Słowo Boże. Znaczy kazanie. Tutaj po prostu był ze mną. 40 minut gadał, także wiadomo. Jeśli ktoś myśli, że... przygotujcie się, bo to my dopiero się rozkręcamy. Tak Golgota wygląda. To dzięki za dzisiaj, wspaniale było. Jutro się spotykamy o 8:30 już tutaj.
Na pewno się zacznie od układów choreograficznych, to obiecujemy. Tak, także zapraszam teraz brata Piotra, żeby udzielił nam błogosławieństwa. Dobrze, moi drodzy, mamy też przygotowane dla was takie małe ikonki Matki Boskiej Częstochowskiej i każdy z nas je dostanie przy indywidualnym błogosławieństwie. Będzie ogólne błogosławieństwo dla wszystkich, a później kapłani z przodu się rozstawią i każdy otrzyma krzyżyk na drogę. Teraz będzie poświęcenie tych ikonek. One będą wam towarzyszyły. Teraz i później pewnie też. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, pobłogosław te ikony wykonane na cześć Najświętszej Maryi Panny, aby każdy, kto będzie się przed nimi modlił, kto będzie je posiadał, doznawał opieki duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego. Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech wstąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.